Witajcie kochani, dzisiaj na live'ie, właśnie, zacznę od tego, że live'y będą regularnie w poniedziałki i piątki o godzinie 10 i zapraszam Was serdecznie na spotkanie ze mną. O, widzę, że już się pierwsze osoby pojawiają, super, bardzo się cieszę, jest mi bardzo miło, że tutaj wpadacie do mnie. Co dzisiaj będziemy gotować? Będziemy gotować jeden z deserów, które są w mojej diecie dla zapracowanych. Jest to szybki deser, ale taki, który możecie też przygotować sobie na dwa dni. W końcu to jest dieta dla zapracowanych, no hello. Czyli ma być szybko, ma być smacznie, ma być zdrowo i ma być przyjemnie. Cześć Bianka! Jest fajnie, witajcie się, witajcie, napiszcie kto mnie ogląda. Pozdrowienia z Nienburga. Witam bardzo Was wszystkich bardzo serdecznie. Chciałabym właśnie zaproponować Wam ten deser jako alternatywę dla słodkich, niezdrowych rzeczy. A naprawdę jest mega sycący. I w ogóle o czym dzisiaj pogadamy? Oprócz tego deseru to pogadamy sobie o liczeniu kalorii. Czy to w ogóle ma sens? I co daje liczenie kalorii? I czy w ogóle coś daje? Więc zostańcie ze mną, ale zaczniemy najpierw robić, dlatego że tutaj będziemy robić mus z owoców i zajmie nam trochę czasu, zanim Thermomix nam to zrobi, dlatego wykorzystamy sobie ten czas, kiedy on będzie gotował, do tego, żeby sobie pogadać. Cześć Beata, witam Iwonka, cześć Ania. Słuchajcie, naprawdę, jeśli lubicie desery, lubicie słodkości, a nie chcecie za bardzo, żeby to wpływało na Waszą wagę, to ten deser naprawdę jest dla Was. Jeszcze pracuję nad kolekcją zdrowych słodyczy, które nadają się nawet przy insulinooporności. Także trzymajcie kciuki, żebym szybko skończyła tą dietę, tą kolekcję, właściwie kolekcję robić, żebym mogła Wam ją udostępnić w sklepie internetowym. Dobra, więc słuchajcie, co robimy? Zaczynamy. Jak się nazywa ten budyń? Budyń nazywa się kokosowo-bananowy budyń z kaszy jaglanej z sosem malinowym. Och, matko, mam nadzieję, że nie rogujecie. O matko, kasza jaglana w życiu, nikt mnie do tego nie namówi. Słuchajcie, też tak mówiłam, dopóki nie zaczęłam jej odpowiednio pukać, bo kaszę też trzeba odpowiednio przygotować. Faktycznie ona ma goryczkę i jest taka nieciekawa w smaku, jeśli jest źle przygotowana. Natomiast ja ją pukam, od czego zaczęłam? Cześć, witajcie, witajcie! Witajcie wszyscy, w ogóle wielkie serce dla Was i wielkie podziękowanie, że tutaj się zebraliście ze mną i poświęcacie swój czas, żeby być tutaj na live. Bardzo Wam za to dziękuję, jestem Wam ogromnie, ogromnie, ogromnie za to wdzięczna i bardzo to doceniam. Każdy Was komentarz i w ogóle udostępnienia i to, że dzielicie się moją pracą ze swoimi znajomymi, naprawdę bardzo Wam dziękuję. Taka wstawka, no, taka stawka po prostu. Tak nie naszło, słuchajcie, z serca poszło, musiało, nie? To, co serce Wam mówi, to słuchajcie, musi wyjść, po prostu musi, nie ograniczajcie. Nie ograniczajcie się. No i właśnie, i na czym ja skończyłam? Na tym deserze, tak? No i właśnie, jeśli lubicie coś słodkiego, a chcecie, żeby ten posiłek był dla Was wartościowy, to ten budyń jest naprawdę dla Was. I kasza jaglana, dobrze przygotowana, naprawdę nie ma tej goryczy. Więc co robimy, jak przygotować kaszę jaglaną, żeby nam smakowało, żeby nie była taka goryczkowa? Ja ją przepłukiwałam kiedyś ciepłą i zimną wodą na zmianę. Trochę tak, trochę tak, trochę tak, trochę tak. Jak nie miałam czasu zostać, bo przygotowywałam inne rzeczy w tym czasie, to po prostu zostawiałam ją w siteczku do namoczenia i po prostu przepłukiwałam. I ona rzeczywiście wtedy była bardzo dobrze przygotowana. Dzięki temu nie było tej goryczy i naprawdę można było ją bardzo smacznie zjeść. Do czego Was zachęcam spróbować. Tym bardziej teraz, kiedy mamy zimę i potrzebujemy, żeby nasze ciało było odżywione, żeby było rozgrzane, to kasza jaglana ma jako jedyna właściwości rozgrzewające, czyli jakby dostarcza nam
Ona sama w sobie jak imbir, tak? O, właśnie, może takie porównanie. Rozgrzewa nas od środka. Dzięki temu łatwiej naszemu ciału jest utrzymać ciepłotę ciała i mamy mniejsze ryzyko na to, że po prostu przemarzniemy. Fajnie, witajcie, witajcie na Instagramie też. Hello! I TikTok, i Facebook. Jeszcze brakuje mi czwartego telefonu, bo mam trzy. Jeden stary, jeden średni i jeden najnowszy. I jeszcze brakuje mi czwartego, żeby na YouTube'a wejść. Nie? To już w ogóle by było kosmos. Dobra. Ale na YouTube i tak wrzucam wszystkie filmy, więc można i tak tam obejrzeć. Live'ów chyba nie muszę tam robić. No dobra, słuchajcie, więc tak, od czego zaczynamy? Zaczynamy od przepłukania kaszy jaglanej i wrzucenia do naczynia miksującego. W przepisie jest 400 ml mleka kokosowego, 400 ml mleka migdałowego i słuchajcie, właśnie chciałam Wam pokazać. Wyrzuciłam co prawda już do śmieci, ale wyciągnę dla Was, poświęcę się. Odkryłam dzisiaj to mleko kokosowe. Fakt, że ono jest light, bez sensu trochę, nie rozumiem, ale nie było innego. Aczkolwiek, co mi się spodobało, otworzyłam i rzuciło mi się w oczy aromat. W oczy, w nos właściwie, w nos. Nie w oczy. Aromat po prostu tak kokosowy. Mówię, na pewno jest wzbogacony o jakieś dodatki. Nie wierzę, że tak ładnie pachnie, naturalny, nie? No i czytam skład, a tu ekstrakt z kokosza, z kokosza? Anka, ogarnij się, z kokosa i woda. Wszystko, dziękuję, do widzenia. Można? Można. Takie coś, takie coś. Więc polecam, naprawdę pięknie, piękny kokosowy aromat. Wspaniały wręcz bym powiedziała. No i dobra, no to jak już mamy wlane, tak? Przygotowane, no to gotujemy kaszę. Kasza już mi się ugotowała we frędzie. Nie chciałam, wiecie, trzymać Was te 15-20 minut, aż się kasza ugotuje, więc ją przygotowałam wcześniej. I ona się tutaj fajnie tężeje. Będziemy ją miksować. No i właśnie, to muszę ją przestawić tutaj na Thermomix. Zrobimy to po prostu szybciej. I co dalej, tak? Ona nam się ugotowała i dodajemy teraz do tej kaszy, właśnie, deser jest bez cukru. Jest słodzony bananem. Widzicie, mamy dojrzałego banana. Takie banany mają najwięcej cukru, ale właśnie czym banan, słodzenie bananem jest lepsze od zwykłego cukru? No choćby tym, że dostarcza nam witamin i minerałów, przede wszystkim magnezu. A magnez co robi? Magnez pomaga nam radzić sobie ze stresem, pomaga nam w spaniu, pomaga nam w myśleniu, w koncentracji i w pracy naszych mięśni. Więc słuchajcie, to jest szalenie istotne, żeby dbać o to, żeby ten magnez do diety sobie dostarczyć. Nieraz jest tak, że niedobór magnezu skutkuje problemami z zasypianiem. No i co my wtedy? Mamy bezsenność i gdzie my idziemy, tak? No do apteki, po preparat na sen. No i te preparaty średnio działają. Dlatego, dlaczego? Dlatego, że nie rozwiązują głównej przyczyny, która leży u podłoża naszej bezsenności. Jeśli Wy cierpicie na bezsenność, to trzeba się zastanowić. Okej, mam problemy ze snem. Co ja robię? Jak wygląda mój dzień? Odczuwam jeszcze jakieś braki, na przykład, czy to może być magnez, czy odczuwam jeszcze jakieś braki magnezu, na przykład, nie wiem, koło oka mi skacze, gdzieś tam mi coś tam skacze, wiecie, jak to jest, nie? Więc trzeba się zastanowić, czy jakie mamy jeszcze inne objawy w ciągu dnia, bo bezsenność to jest jeden z wielu objawów, tak? Jeśli kładziemy się spać i mamy, wiecie, burzę myśli, nie? O co chodzi w ogóle, takie różne niefajne myśli. Bo najczęściej, kiedy kładziemy się spać, to mamy niefajne myśli, więc co ja robię z takimi myślami? Bo słuchajcie, ja też mam takie myśli. Nie widać może, ale naprawdę też czasem mi przychodzą. Ja mówię im po prostu nie. Naprawdę. Tego mnie nauczyła ostatnio moja mentorka, Tatiana. I mówi, Anka, jak Ci przychodzą takie myśli, po prostu mów do nich nie. Nie zgadzasz się na to, żeby gościły w swojej głowie. No, tyle. Więc ja sobie mówię nie. No i zaczęło działać. I tak, wiecie, w ciągu dnia, kiedy nachodzą mnie też negatywne myśli, to też mówię im nie. Nie mówię sobie nie. Ja mówię tym myślom nie. I to mi pomogło w jakiś sposób tam wpłynąć na nawet na moje samopoczucie. No bo jak się nakręcicie różnymi takimi negatywnymi sytuacjami, no to może się Wam po prostu obniżyć nastrój. Po co? No, więc zawsze możecie powiedzieć nie. Fajnie się mówi nie, naprawdę. No i dobra, wrzuciliśmy banany, sok z cytryny nie daję, nie mam, nawet nie będę kombinowała. Dalej. I
I teraz tak, przekręcamy do 4. On nam się tutaj fajnie rozkręci. Mamy na to minutę. I Thermomix mówi nam, stopniowo proszę zwiększyć obroty do 8. Więc ja sobie stopniowo zwiększam obroty do 8. No i on mi miksuje, żeby zrobić z tego właśnie taki gładziutki budyń. Słuchajcie, jak zrobiłam ten deser pierwszy raz, byłam zachwycona, tak samo jak miską buddy. Naprawdę, to było tak. Jem to i... O Jezu, jakie to dobre. Naprawdę, więc bardzo, bardzo Wam polecam, żebyście spróbowali tego deseru. Co gotujesz? Witam, witam Balwina, Beata, Sylwia, cześć Sylwia, cześć Marzena i Violeta. Co gotujesz? Kokosowo, jaglany budyń. Słuchajcie, kokosowo bananowy budyń jaglany z sosem malinowym. Poczekamy, bo nie chcę się przykrzykiwać, a nie wiem, czy mnie dobrze słychać. I szkoda, żeby Was coś po prostu ominęło. No dobra, więc mamy to. Mamy to. No i teraz zobaczcie. Konsystencja jest w budyniu, tak? Pycha. Jeśli będzie dla Was mało słodkie, to możecie sobie zawsze dolać, nie wiem, a tam był psylitol, ja go nie dodałam. Jeśli będzie dla Was mało słodkie, możecie sobie dodać miód, możecie sobie dodać cukier brązowy, jak Wam po prostu pasuje, jeśli oczywiście poczujecie taką potrzebę. Słuchajcie, no i właśnie. Jeśli dopiero przechodzicie na dietę i próbujecie sobie, że tak powiem, odmówić słodycze, wybaczcie, to jest pyszne. Jeśli próbujecie sobie odmówić słodycze, to proponuję Wam, żebyście nie robili tego restrykcyjnie, tak? Tylko step by step. Zmniejszamy ilość cukru w kawie, w herbacie, w placuszkach, w naleśniczkach i różnych takich rzeczach. Pomału przyzwyczajamy się do zmniejszonej ilości cukru. Nie robimy tego nagle. Dlaczego? Bo takie zmiany mogą spowodować w nas stres. Stres, który będzie potęgował rozdrażnienie i będzie sprzyjał temu, że będziemy bardziej sfrustrowani. Po co? Więc pomału, step by step. Ja jestem akurat osobą, która albo odrzuca, Albo nie robi nic wcale. U mnie step by step się nie sprawdza, ale są osoby i moi klienci, u których właśnie step by step bardzo się sprawdziło. Więc tu trzeba też poznać siebie i wiedzieć, co mi pomoże, jaka ja jestem, co jest w moim przypadku skuteczniejsze i wtedy dopiero działać. Dobra, więc tak, co dalej? Mamy przełożyć do 4 pucharków, na razie sobie to odstawię, niech sobie to postoi i biorę drugie naczynie. I dobra, to jest umyć, osuszyć, no nie muszę tego robić. I tutaj do naczynia miksującego wrzucamy maliny. No jak widzicie, mam truskawki i to jeszcze zamrożone, bo teraz truskawki, kupiłam truskawki, ale trochę mi szkoda świeżych użyć, bo 21 zł kosztuje, nie? Po prostu masakra jakaś. Pół kilo, 21 zł. Ale będzie do dekoracji. I do innych deserów. Dobra, więc zobaczcie, mamy maliny, truskawki. Wrzucę sobie je. Akurat mam 220 gram tych truskawek. Dalej. A, tutaj jest ksylitol, czyli w tamtej części nie było. Nie, no tutaj, sorry, tutaj warto dodać jest trochę cukru. Czekajcie, gdzie ja mam? Dobra, tutaj 20 gram. Bo akurat truskawki mogą być trochę kwaśne, więc słuchajcie, na taką ilość, te 20 gram, to na 4 pucharki wychodzi nam po 5 gram, no bez przesady tego cukru, więc też nie ma co popadać w paranoję i że tak powiem, bać się każdej ilości cukru, absolutnie. No i dobra, no i teraz on będzie nam to grzał, a ja sobie umyję ręce. Możliwe, że zejdzie trochę więcej czasu, dlatego że są mrożone, a w przepisie mamy... jakie mamy w przepisie? No właśnie, świeże, więc tutaj to zostawimy. No dobra, wróćmy do tych kalorii, bo pewnie na to czekacie, czy warto liczyć i po co liczyć, tak? Jeśli chodzi o ten deser, on ma jedna porcja, ma 500
517 kalorii. No, sporo, prawda? Sporo, to się wydaje, o, sporo, ale jest bardzo sycący, nadaje się na kolację, żeby zjeść, bo wyobraźcie sobie, jeśli jecie 3 posiłki dziennie, minimum kaloryczne z reguły to jest 1500 kalorii, więc zjecie na rano 500, w obiad zjecie 500, na kolację 500, tak? I to jest ok. Z tym, że jeśli na przykład chodzicie wcześniej spać, a wracacie późno do domu i jecie dość późno kolację, to można wtedy zmniejszyć sobie tą kaloryczność na noc i nadrabiać na śniadanie albo na obiad. Jeśli potrzebujecie, znaczy tak, no właśnie, z tym, że nie ma sensu liczyć tych kalorii, to od razu Wam powiem, trzeba nauczyć się słuchać swojego ciała. Dlaczego nie warto liczyć kalorii? Dlatego, że to marnuje Wasz czas i energię. I jeszcze jedna rzecz. Wy się stresujecie. A co jeśli za mało zjem? A co jeśli zjem za dużo? Po co Wam to? Po prostu nauczcie się jeść intuicyjnie. Nie zastanawiajcie się nad tym, czy zjedliście 1500 dzisiaj kalorii, ile miał ten posiłek. Chociaż warto zwrócić na to uwagę, żeby na kolację jednak nie zjeść 700 kalorii, tak? No to wtedy okej. Okay. To wtedy okej. Okay. Jestem w stanie jakby to zrozumieć, że kolację sprawdzamy, ile ma kalorii. Natomiast jeśli chodzi o inne posiłki, dajcie sobie spokój. Naprawdę nie ma to sensu, bo tak, patrzycie na aplikacje nawet, bo są różne aplikacje do liczenia kalorii. Okej, zjadłam tutaj tyle, jak zjem to, to ile to ma kalorii? Dobra, poczekajcie, to ja muszę to sprawdzić, a ile waży, a ile to, a ile tamto, tak? I liczycie i się stresujecie. Dużo czasu Wam to zabiera, nie ma sensu, bo to generuje stres i zabiera Wam uwagę. Nie ma sensu. Nauczcie się słuchać swojego ciała, czyli znajdźcie sobie skalę głodu na internecie i jedzcie według skali głodu. To jest naprawdę narzędzie, które pomaga uczyć się samemu, jak się odżywiać, kiedy zacząć, kiedy skończyć jeść. Ja do każdej mojej diety dodaję krótkie instrukcje, jak jeść, żeby się nie przejadać, na co zwrócić uwagę, jakie są zasady zdrowego żywienia, jakie zasady zdrowego talerza oraz skalę głodu, więc moje diety nie są gołe, są właśnie wzbogacone o taką wstawkę edukacyjną, po to, żeby było po prostu łatwiej, żebyście oprócz tego, że macie jadłospis gotowy, macie gotową dietę, coś jeszcze dodatkowo się nauczyli. Nauczyli słuchać się własnego ciała, bo kiedy my słuchamy własnego ciała, to nie ma szans, żebyśmy nasze ciało zaniedbywali, bo my zaczynamy zauważać, choćby po tym, jaką formę stolca mamy, tak? Że coś jest nie tak. Bo warto naprawdę na to zwrócić uwagę. I też można sobie poszukać, jest taka fajna tabela stolców, jaka jest forma dobra, czyli smooth and soft, oraz te złe formy, tak? I co można po prostu z tym zrobić. Więc to też Wam pomoże. O, ty, gościuwo, gdzie ty przyszłaś? No po blacie chodzi, łajza jedna. No właśnie. I to też Wam pomoże zaobserwować, czy coś dzieje się z Waszymi jelitami. Cześć, Joasia! Fajnie, że jesteście. No właśnie, przywitaliście się, a co u Was? Dajcie znać, czy ten, bo widzę, że nic nie mówicie, to chyba jesteście wsłuchani w to, co mówię tutaj. No i fajnie, no i uczcie się, edukujcie i bierzcie po prostu dla siebie jak najwięcej. Cześć, Aniu, witamy Cię z Asią. Dla Was, dziewczyny. No, więc nauczcie się słuchać swojego ciała, obserwować swoje ciało, jak reaguje. Nawet, słuchajcie, nawet skóra nam dużo mówi, jeśli jest podrażniona. Tak jak ja Wam pokażę, ostatnio miałam taką sytuację, mąż robił sałatkę. Nie, doprawiał sałatkę. Ja zrobiłam sałatkę, on ją doprawiał. No i dodał coś do sałatki takiego, do dressingu, że mnie zaczęło swędzić po prostu. Się drapię, mówię, dobierz, co ty tam dodajesz, chcesz mnie zabić, nie? Ja się, wiecie, smyrkam, nie? A mówię, kurczę, no to co zwykle, nie? Ja mówię, ale ja też robiłam tą sałatkę i tam żadnych warzyw nie ma, na które mam uczulenie. Okazało się, że dodał czosnek granulowany, no, po którym po prostu mi ta wysypka wyszła. Więc już wiedziałam, że to ciało mi powiedziało, tak? Jeśli mamy napiętą, suchą skórę, no to też świadczy o tym, że
po pierwsze, no jesteśmy odwodnieni, może nam brakować witamin, może nam brakować, słuchajcie, kwasów omega-3, bo kwasy omega-3 też bardzo mocno wpływają na stan skóry i musicie o tym wiedzieć. A gdzie są kwasy omega-3? No nie tylko w kapsułkach w aptece, ale też właśnie w rybach, w oleju rzepakowym, oczywiście jeśli go nie poddacie obróbce termicznej. Gdzie jest jeszcze, są kwasy omega-3? No 3, nie mówię 6, bo 6 jest dużo w oleju słonecznikowym, co Wam odradzam? Nie ten, bo one w nadmiernej ilości działają prozapalnie, więc tego jakby nie chcemy. I jest jeszcze jeden fajny objaw, znaczy fajny, no taki na studiach się dowiedziałam z żywienia człowieka od profesor Friedrich, że jeśli mamy, chociaż jak mamy hybrydę, no to nie zobaczymy, ale u paznokcie, u stóp jak nie mamy najczęściej hybrydy, możemy zaobserwować, czy na naszych paznokciach są takie paski wzdłuż, takie, wiecie, takie wzdłuż paski po prostu na paznokcie, na płytce. Jeśli są, to właśnie świadczy o tym, że mamy niedobór kwasów omega-3 i warto po prostu zadbać o to, żeby w diecie pojawiło się ich więcej. Pracujemy w pocie czola. No widzę, kochana. No dobra, słuchajcie, więc tak, reasumując, nie ma sensu liczyć kalorii, tracić na to czas. Jeśli zastosujecie zasady zdrowego talerza, co jest bardzo proste, zastosujecie skalę głodu i zastosujecie właśnie obserwowanie swojego ciała, to naprawdę nie potrzebujecie wiele do tego, żeby zdrowo się odżywiać i żeby zachować to zdrowie. To naprawdę niewiele trzeba. Plus do tego inne zasady, o których mówiłam w poprzednich live'ach, więc możecie sami próbować poprawić swój stan zdrowia, wprowadzając bardzo, bardzo proste zasady w swoje życie. I powiedzcie mi, chcę od Was odpowiedzi. Czy to, o czym mówiłam, jest trudne? Czy to jest trudne do tego, żeby wprowadzić to w swoje życie? Czekam na Wasze komentarze. Już, no. Dobrze, będę cierpliwa. Czasami mi nie wychodzi. Dobra, czekam. Czy jest trudne to, o czym mówiłam? Wprowadzenie tych zasad. Aniu, a co z redukcją masy przy sterydoterapii? No właśnie, słuchaj, trzeba obniżyć stany zapalne w naturalny sposób. Nie tylko sterydami, ale wspomóc dietą. Bo jeśli Ty na co dzień żywisz się rzeczami, które powodują u Ciebie stan zapalny, no to jakby sterydy robią taką, jest takie zamknięte koło, tak? Żywność, stany zapalne, sterydy obniżają, żywność, stan zapalny, sterydy obniżają i takie, wiesz, bez sensu kółeczko. Nie ma, nie. Nie, ale potrzebuje rozpiska. Tak, nie jest to, nie jest to trudne i rzeczywiście niektóre osoby potrzebują rozpiski i to też jest okej. Jasne, że nie. No właśnie o to chodzi. A jest to łatwiejsze niż liczenie kalorii? Łatwe. Dzięki, Ludwika. Łatwe. No pewnie Ania, łatwe. Tak. Czy to jest łatwiejsze? To, o czym mówiłam, jest łatwiejsze niż liczenie kalorii? Słucham Was. Poczekam. Gdzieś tutaj ten stres powoduje, że wytwarza się kortyzol. Tak, stres też powoduje, że wytwarza się kortyzol. A wiecie, kiedy się redukuje kortyzol? Podczas snu. A śpicie odpowiednią ilość snu? No właśnie. Jeśli nie śpimy odpowiedniej ilości snu, no to kortyzol też się nie ma jak zredukować. No i rośnie bomba, która potem wybucha i okazuje się, że budzimy się z autoimmunologią albo z jakimiś innymi chorobami metabolicznymi, czy po prostu, nie daj Boże, nawet nowotworami. Zdecydowanie. No, Aniu, dobrze prawisz. No, dokładnie. No dobrze. Zapiszesz, kochana, live'a? Tak, zapisuję. Możecie udostępniać. Live po 30 dniach jest usuwany z Facebooka. Na Instagramie zostaje, bo jeszcze nie ogarniam Instagrama tak bardzo. Wszystkie live'y są wrzucane na YouTube'a, więc na YouTubie możecie znaleźć moje live'y na temat insulinooporności, bo tam bardzo dużo mówiłam, na temat żywienia dzieci, na temat wpływu sposobu żywienia na mózg, pamięć, koncentrację, do czego Was bardzo zachęcam. Tam dużo wrzuciłam moich edukacyjnych live'ów, więc kochani, korzystajcie, bierzcie z tego wszyscy. Jasne, że łatwiejsze i przyjemniejsze, dokładnie, i nie powoduje takiego stresu. My żyjemy w czasach, gdzie ten stres po prostu jest wszędzie!
wszędzie. Po co nam to? Nie róbmy sobie tego. Ułatwmy sobie życie. To naprawdę żywienie, zdrowe odżywianie może być naprawdę proste. I po to tu jestem, żeby Was tego nauczyć. A jeśli potrzebujecie rozpiski, uderzajcie do mnie. Ja mam diety na Thermomix rozpisane i dla zapracowanych, i niskoglikemiczne, i na insulinooporność, i na Hashimoto, i wegańska. Więc po prostu jest tego trochę i będzie jeszcze więcej. Kupiłam dietę Thermomix Keto i przerażona jestem. Czekaj, keto nie wrzucałam chyba na stronę, ale mam keto, tak, mam keto. A co Cię przeraża, Marlenka, powiedz, w tej diecie? No dobra, słuchajcie, robimy, tak? Jesteście, wiem, że teraz nasłuchaliście się, jesteście zmotywowani, pewnie buzie Wam się uśmiechają, mam nadzieję przynajmniej. I teraz zaczniemy dekorować nasz deser i go podamy, bo on jest piękny, naprawdę jest piękny i bardzo apetyczny. Dobra, nawet szef się Tobą zainteresował. Jestem zajęta, mam męża barana. Dobra. I tak, a poczekajcie, ja jeszcze to zmiksuję. A, muszę to podmiksować. Listaj Boże od kwiatka. I teraz tak, to są truskawki. Normalnie maliny by się rozpadły, ale to są truskawki, więc ja po prostu to odsunę tego kwiatka. Chciałam, żeby to ładnie świeżo wyglądało, nie? Więc staram się dbać o szczegóły. Super z tymi dietami, muszę chyba pomyśleć z tą dietą. Tak, moje diety mam rozpisane przy dietach ilość kalorii, ale to jest po prostu czysto informacyjnie. Natomiast jeśli chodzi o jadłospisy, nie piszę kalorii, bo uważam, że to nie jest potrzebne, bo wdaję wstawkę edukacyjną do każdych moich diet. Kocie! Do każdych moich diet daję wstawkę edukacyjną, bo po to, żeby ona właśnie Wam pomogła wdrożyć się w to zdrowe odżywianie. Dzień dobry o poranku. No Dariusz, Ty to zawsze, Ty wstajesz teraz. No po prostu niesamowite, nie? Co gotujesz? Budyń. A, właśnie, słuchajcie, zmiksuję sobie te truskawki i już podaję. Już podaję, kochani, zobaczycie, jakie to jest piękne, pyszne i zdrowe. Możecie zrobić na dwa dni, możecie zjeść następnego dnia. Możecie kaszę ugotować sobie wcześniej i na przykład następnego dnia zmiksować. Naprawdę dużo można zrobić z tym przepisem. Dobra, już mamy to. Jedziemy. Bo Wy też pewnie i do pracy zaraz będziecie się szykować albo coś. Diety Łani to pestka. Dziękuję bardzo. Tak, Ewa z mężem przeszli u mnie na dietę, ale wstaje. No brawo Ty. Słuchajcie, przeszli u mnie na dietę w kwietniu. Kiedy zaczynałam swoją przygodę, prowadziłam ich przez 2 tygodnie. Mieliśmy regularne spotkania na Zoomie, na Messengerze, rozmawialiśmy, uczyliśmy się. I Ewa, pochwal się proszę, ile schudliście razem z mężem, bo nie chcę tutaj umniejszać Waszym wynikom. Polecami sami mieliśmy taką współpracę z edukacją żywieniową. Dziękuję. No dobra. Ok, więc mamy to. Teraz biorę tą kaszę. Ja wiem, po co był sok z cytryny do tego deseru, żeby się nie utleniało i nie ciemniało. A widzicie, dlatego ten, dlatego trochę ściemniało. A jakbym dała cytryny, to by nie ściemniało, widzicie? Czasem jednak warto dodać. Dobra, staram się ładnie to podać, ale wiecie, no, czasami też nie wychodzi. Dobra. No jeszcze nieładnie wygląda. Jeszcze nieładnie, bo to trzeba, wiecie, dokończyć to. Weźmiemy sobie... Potrzepiemy trochę, żeby nam spadło. O Jezu, to jest pyszne. Dobra, i teraz... I zobaczcie, jak biorę pokrywę, jak miksujemy coś, to zawsze nad garnkiem jeszcze strzepię sobie trochę, żeby nie zachlapać sobie kuchni, bo jednak staram się, żeby nie chlapać. Odwracam i kładę na blat i wtedy nie martwię się, że będę miała brudno. No i teraz tak, wylewamy sobie troszeczkę na tego musu na górę. No i zobaczcie, już mi się podoba. Już teraz wygląda ładnie, prawda? No i nie obejdzie się bez owoców. Owoce muszą być, zwłaszcza jagodowe, które mają bardzo dużo antyoksydantów i właściwości przeciwzapalne. Ja na keto 8 miesięcy minus 19 kilo, Ewa 33 kilo. Brawo, 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 brawo dla Ewy. Razem czy każdy z osobna?
Chyba razem, tak? Macie taki wynik, więc naprawdę, naprawdę super. I tempo też nie było takie małe, ale też nie było super szybkie, bo to też o to chodzi, bo słuchajcie, naprawdę, dla organizmu takie radykalne zmiany to też jest duży stres i to też powoduje w naszym organizmie wytwarzanie się kortyzolu, który w nadmiarze jest po prostu szkodliwy, więc staramy się, ja staram się przynajmniej swoich klientów uczyć cierpliwości, czego ja też potrzebuję czasami w niektórych kwestiach, przyznam się szczerze. Jak zawsze mówię do moich klientów, spokojnie, wszystko pomału, ważne, żeby weszło w nawyk. Tak po prostu jakbym do siebie mówiła, bo ja czasami pewnych efektów oczekuję od siebie szybciej, nie? I wtedy, dobra Anka, tak, ja wiem, Ty też spokojnie, tak, wszystko w swoim czasie. Szef bez butów chodzi. Dobra, więc teraz tak, biorę sobie owoce. I można pokroić. A można nie kroić. No, a dobra, nie pokroimy. Więc tak, wrzucę borówki na wierzch. Wezmę tak, żebyście widzieli. Wszyscy widzą? Dobra, zobaczcie. Mamy boróweczki, malinki i truskaweczkę na sam wierzch położymy. No i mamy piękny deser. I słuchajcie, to jest nie dość, że to jest pyszne, to jest naprawdę zdrowe. Mamy tu kaszę jaglaną, mamy banany. Nawet jest taka dieta bananowa, która jest polecana chyba w obniżonym nastroju, nie? Więc jakby, no, nie czytałam więcej o tym, ale zaciekawiło mnie to. Więc mamy tutaj kaszę jaglaną, mamy olej, mamy mleczko kokosowe, które, mleczko właściwie, nie dałam mleka kokosowego, tylko mleczko kokosowe, które też ma właśnie tłuszcze, które też będą obniżały indeks glikemiczny. Mamy owoce świeże, mamy musy i bez cukru, więc taki deser możecie spokojnie zjeść sobie na kolację. Kto miałby ochotę na taki deser? Żeby jeść takie kolacje, słuchajcie, to jest po prostu no, przepyszne. I jeszcze sycące, jeszcze prozdrowotne. No po prostu żyć, nie umierać, nie? Żywiąc się tak. No dokładnie. Jeszcze patrzę, czy tam na TikToku, bo mam telefon z tyłu, w ogóle co tu się dzieje na statywie, nie będę Wam nawet pokazywać. Telefon mam przyklejony na taśmę do statywu, bo mam tylko dwa na trzymaki do tego, do telefonu, a trzeci telefon jest na taśmie. Zarażamy innych. Tak, wiem, Ewa naprawdę jest tak zadowolona z siebie teraz i z efektów, że zaraża mega inne osoby do tego i inspiruje na mojej grupie zamkniętej, do której Was zapraszam, bo tam też edukuję i tam ostatnio wczoraj wrzuciłam swój talerz. Byłam u teściowej na obiedzie z dziećmi. No i ona tam przygotowała kotlety zwykłe, ziemniaki i surówka. No słuchajcie, polski, typowy polski obiad. I zadam Wam pytanie, czy taki obiad też może być zdrowy? Czy może być tak skomponowany talerz typowo polski, że będzie dla nas, będzie dla nas prozdrowotny? Oczywiście, że tak. I wystarczy zachować zasadę zdrowego talerza, nawet jeśli jemy typowo polskie jedzenie. Naprawdę. Dokładnie tak, wtedy nie mamy efektu jojo. Właśnie, Oliwka, bardzo dobrze powiedziałaś. I dzięki temu, że my cierpliwie, takim poszanowaniem swojego ciała i siebie, tak, podejdziemy do tematu, to mamy dużo mniejsze szanse na efekt jojo, dlatego że nawyki, które my wprowadzamy pomału, wchodzą nam w krew. Po prostu wchodzą w nasz nawyk, a ciężko się oduczyć tego, co już, że tak powiem, przez wiele lat nam, z nami było, więc żeby się tego oduczyć, też trzeba czasu. I właśnie efekty jojo są po restrykcyjnych dietach, a nie po dietach, które i prowadzeniu, i edukacji żywieniowej, która daje właśnie ten efekt na stałe. Ewa już, zaraz minie rok, jak Ewa jest na zdrowym odżywianiu. I Ewa, napisz, jak się czujesz teraz na tej diecie. Możesz też napisać, jak się wcześniej czułaś.
Dobrze, Asia jeszcze. Ja bym chciała dietę dla młodej na tarczyce. Też dieta przeciwzapalna, wiesz? Tutaj bym dała i bym zastanowiła się, czy gdzieś nie ma jakichś alergii pokarmowych. Bo to też ma duży wpływ. Uwielbiam kaszę jaglaną, to też będzie mój deser. Dieta na chwilę, żywienie na całe życie. Dokładnie, bo Ewa kupiła dietę z edukacją żywieniową, no i widzicie, dieta tydzień, kupiła tydzień diety. O, to jest ważne. Ja powiedziałam jej, słuchajcie, ja mówię do Ewy, tak, słuchaj, ale ja Ci nie ułożę drugiego tygodnia, bo chcieli drugi tydzień, nie mam czasu. Mówię, sama sobie ułożysz. Ja Cię nauczę, pokażę Ci, przez ten tydzień będziemy pracowały razem, nauczę Cię. Ale oni tak, konsternacja, nie? Widziałam tą konsternację i niezadowolenie. Ale się wzięli, naprawdę wzięli, ułożyli swój jadłospis, omówiliśmy ten jadłospis, bo ja mówię, słuchajcie, ułożycie ten jadłospis na bazie tego, co ja Wam dałam, tak? A później będziecie sobie go modyfikować. I oni ułożyli ten jadłospis. My porozmawialiśmy o tym, co jest dobrze, co ewentualnie można poprawić, co polepszyć i od tamtej pory działają sami, sami sobie radzą, nie potrzebują więcej mojej pomocy. I właśnie o to chodzi w żywieniu, nie po to, żeby mieć klienta na całe życie jak lekarze i apteki, tak, tylko właśnie chodzi o tą samodzielność. Czuję się super fantastycznie, dużo energii i wyższa samoocena. No dokładnie. Jaka jest zasada zdrowego talerza? Pół talerza to warzywa i na przykład jak ja wczoraj miałam surówkę, no to kurczę, zjeść pół talerza surówki, słabo, nie? Ale teściowa ugotowała groszek z marchewką, więc miałam 1/4 surówki i 1/4 groszku z marchewką, czyli pół talerza warzyw. Możecie w to miejsce dać gotowany brokuł, możecie dać fasolkę szparagową, możecie dać pomidorki. Co chcecie, co lubicie, co macie, po prostu. Ja nie będę Wam zaglądać do talerza, dajcie spokój, nie? 1/4 talerza to ziemniaki, makaron, tudzież kaszę, ryż, a 1/4 talerza to mięso. Także tak wygląda zasada zdrowego talerza. Aniu, jesteśmy Ci mega wdzięczni, a ja Wam, bo jesteście naprawdę super i cieszę się z Waszego efektu. Dobra, kończę, słuchajcie. Kończę i biorę się za robotę, bo muszę popracować jeszcze nad moją nową stroną, do której Was zapraszam do zaglądania. Będą wprowadzane co jakiś czas nowe nowości i kolekcje pod Thermomix, które ja sama układałam, które mam nadzieję, że ułatwią Wam z korzystania. Będą też darmowe e-booki do pobrania, także słuchajcie, tylko brać i korzystać. No i będzie mi miło oczywiście, jak udostępnicie live'a, podzielicie się tym live'em ze znajomymi. Być może oni też potrzebują zmienić coś w swoim życiu i w swoim żywieniu. Dobra, ściskam Was bardzo, bardzo serdecznie. No aha, i do końca miesiąca mamy jeszcze starą cenę na Thermomix. Jeśli ktoś by chciał skorzystać z Waszych znajomych i kupić Thermomix w starej cenie, zanim cena podniesie się w lutym, to też możecie dzwonić do mnie. Ściskam Was, buziaki, pięknego dnia i z miłością. I bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję za to, że dzisiaj ze mną tutaj byliście. Pa! Mua, pa, pa, pa!